Producent paluszków beskidzkich wznawia produkcję. Dokładnie miesiąc po tym, jak w wielkiej hali produkcyjnej wybuchł pożar. W nocy z 12 na 13 lipca spłonęło ponad 40% powierzchni zakładu firmy Aksam w Malcu koło Oświęcimia. Dziś odbyło się uruchomienie części hali. Produkcja działa na poziomie 60-65%. Fatima Orlińska. Pierwsza paleta słonych przekąsek po czterotygodniowej przerwie zjechała dziś z taśm produkcyjny. Tylko w ciągu jednej doby w hali, która właśnie wznowiła pracę, produkowanych jest około 50 ton produktów. Jeszcze miesiąc temu przedsiębiorcy z Malca załamywali ręce, a dziś, widząc jak zakład tętni życiem, przyznają, że czują ulgę. Bo choć pożar przyniósł milionowe straty, to dzięki zaangażowaniu wielu osób stosunkowo szybko udało się wznowić pracę. Częściowo pożar uszkodził przez lufty, część ściany frontowej u samego szczytu spaliła się. Taśmociągi się spaliły, detektory metalu, wagi przelotowe. W ciągu tych 4 tygodni udało się to wszystko zreperować, zakupić nowe części. Załoga pracowała naprawdę z pełnym poświęceniem. I dzisiaj mamy tego efekt, że mogliśmy tutaj wznowić produkcję dzięki tej hali. Doszliśmy dzisiaj do jakiejś 60-65% wydajności sprzed pożaru. Kiedy w nocy z 12 na 13 lipca w zakładzie pojawił się ogień, w hali przebywało wówczas około 100 pracowników. Na szczęście żadna z osób nie ucierpiała, a tuż po zakończeniu działań służby prezes poinformował, że pracy nie straci nikt. Dodatkowo dziś prezes deklaruje, że liczba załogi zwiększyła się, ponieważ kilka osób w czasie, gdy wybuchł pożar, było w trakcie rekrutacji. Mamy plany na uruchomienie kolejnych linii produkcyjnych. Udało nam się wynająć halę tutaj niedaleko sąsiadującą z nami, gdzie już na jesień wznowimy produkcję paluszków o smaku sera i cebulki. Na tej hali, gdzie teraz się znajdujemy, również będziemy w stanie jeszcze maszyny zamontować. Dziś już czuję ogromną radość i wdzięczność. Jeszcze do niedawna, jak było niepewne, jak zanim uruchomiliśmy tą halę, czułem również obawy, że półki sklepowe będą puste, że naszych produktów zabraknie. Dziś, kiedy wiem, że jesteśmy w stanie produkować, czuję ogromną wdzięczność za tą falę pomocy, która nas spotkała. Nim produkcja zostanie wznowiona w pełni, upłynie jeszcze kilka miesięcy. Firma podjęła już działania w kierunku uruchomienia jej w nowym budynku, niedaleko miejsca, gdzie dziś stoi zakład produkcyjny. Załoga dziś przyznaje, że hałas, który wydają maszyny, to najlepsze, co można usłyszeć. Nie wiedziałem tak naprawdę, jak to wszystko będzie później wyglądać. Co dalej tak naprawdę z nami? Te decyzje, które podjęło szefostwo tak naprawdę, że nikogo nie zwalnia, że dalej walczymy razem, wspólnie i będziemy odbudowywać tą firmę, to było tak naprawdę coś bardzo przyjemnego dla mnie. Przez cały miesiąc wychodziłem z biura, tutaj mam obok biuro tak naprawdę bez ubrania na produkcję. Od dzisiaj będę mógł dumnie znowu to ubranie nosić tak naprawdę, więc jest to ogromna radość, że wracamy tutaj z produkcją. Jak mówią przedstawiciele firmy, piece i maszyny, które udało ocalić się z pożaru, już we wrześniu trafią na halę produkcyjną po serwisie, dzięki czemu moce przerobowe dodatkowo się zwiększą.